pozytywny klimacik jest, bo wiemy, że jesteśmy na końcu sezonu, że gramy o coś, co o wszystkich z nas tutaj marzymy. Cieszymy się bardzo, że jest już końcówka, bo mówię, tam daleko był ten sierpień, jak zaczęliśmy. Gdzieś tam te nasze marzenia i mieliśmy wygrać coś. Dzisiaj już jest ten dzień, to znaczy jutro już jest ten dzień, żeby zacząć. Na pewno przed nami ciężki mecz z Chemiką. Pamiętamy rok temu też, jak to wyglądało. Mam nadzieję, że będzie wyglądało tak, jak rok temu, taka walka zacięta, także cieszymy się, że jesteśmy tutaj i mam nadzieję, że jutro na boisku też tak będziemy szczęśliwie zadowoleni i że będziemy sobie bawić i grać. Na pewno wiemy, że gramy z Chemikiem. To jest pierwsze, bo Chemik jest mistrz. Chemik ten sezon gra też bardzo dobrze. Na pewno tych ostatnich 2 miesiące, od kiedy jest zmiana trenera, to grają bardzo dobrą siatkówkę. Od nas zależy nasza strona boiska, jak my będziemy mieć tu postawę. Na pewno z ŁKS-em ta pierwsza 2 seta była dobra lekcja, jak nie trzeba walczyć, jak nie trzeba grać, a potem już na pewno ta nasza motywacja, koncentracja i mówię, gdzieś tam u środku nas jest ta nasza marzenia, które by chciały zrobić sobie, są, także na pewno trudna seria przed nami, żeby wygrać z mistrzem, żeby wygrać na ich boisku, trzeba walczyć. Jesteśmy przygotowani, na pewno trenujemy, powiedzmy, cały sezon ciężko i wiemy, że jak są takie trudne sytuacje, jak trzeba radzić sobie z takim sytuacjom, także jesteśmy przygotowani, zdrowi, co jest najważniejsze i jak mówiłam wcześniej, to jutro na boisku tylko trzeba żyć ten moment finala, bawić się i jeśli się uda wygrywać, to na pewno będzie nam jeszcze lepsze. Jest trochę euforia, ale też dużo koncentracji, jak trzeba. Żeby było łatwo, to jedna drużyna musi grać dużo, dużo lepiej. Jest możliwe, ale tak, no jesteśmy gotowi na ciężki mecz. I właśnie, ja na długi serię też finałowe. Myślę, że ostatni miesiąc graliśmy więcej meczów, więcej trudnych meczów. Nie tylko, bo mieliśmy grać z UKS-em, kiedy Budowlani może grać dobrze też, ale jeden mecz to kilka ważnych zawodniczek nie grały. Chemik nie grał na Pucharze Polski, nie grał w Lidze Mistrzów, czyli mieli więcej czasu, żeby pracować, ale mniej rywalizacji też, czyli nie wiem, co lepiej. Jestem zachwycony z naszym planem. Zobaczymy, jeżeli będzie wystarczające, żeby wygrywać Chemikiem. To prawda, że graliśmy jeszcze raz dużo meczów pod presją i dobrze graliśmy pod presją. Dla naszej młodej drużyny to dobry znak. No. Nawet nie widzę żadnego stresu, żadnej presji przed ważnym meczem teraz. Jak mówiłem, to dziewczyny oczywiście są zadowolone, bo jest nasz moment, finał ligi, ale jeszcze raz koncentracja. Każdy wie, co ma robić. No to jesteśmy gotowi.